Aleksander Mach. Cieszę się, że tutaj w Lubaniu wystąpi już za moment przed nami multiinstrumentalista. No, nie chciałbym wyliczać instrumentów, na których gra, bo są to na pewno dziesiątki. Człowiek, który występuje na wszystkich największych i najważniejszych scenach Polski, nie tylko, od ponad 30 lat. Szanowni Państwo, dzisiaj tutaj w Lubaniu przed Wami Zbigniew Wodecki. Witam, dzień dobry kochani. Pozdrowienia z Krakowa przywiozę. Zaczynamy koncert. Można tańczyć. Pogoda piękna. Udało się. Ledwo. Dzień dobry Państwu. Mówię, że się udało, bo grajawitu nie wziąłem, rano zapomniałem. A się udało. Naprawdę to moje śpiewanie zaczęło się tak, że zadzwonili do mnie kiedyś do Krakowa z Warszawy. Mówią, panie Włodecki. Ja mówię, Wodecki. No mówię, Włodecki mówi, pan do nas przyjedzie, my panu damy piosenkę, pan ją nagra, my ją wylansujemy. I ja przyjechałem do Warszawy, wszedłem do studia, poznałem znakomitego kompozytora Piotra Figla i człowieka, który napisał pierwszy tekst do tej mojej pierwszej piosenki. Facet nazywa się Wojciech Mann. Znają państwo Wojtka Manna, oczywiście, prawda? Ten od tego chudego taki gość. I tak powstała ta piosenka, z którą z kolei pojechałem na swoją pierwszą telewizję bodajże do Lublina. Słuchajcie, bałem się strasznie, miałem 20 lat. Taki przerażony chłopaczek wsiadł do taksówki w tym Lublinie, żeby mi zawiózł na próbę. Taksówkarz puścił radio, bo jeszcze był radio na taksówkach. I wyobraźcie sobie Państwo, akurat w tym momencie poleciała na antenie ta moja pierwsza piosenka. No siedzę z tyłu, sobie myślę, kurczę, śpiewam w radiu, no czad. A ten taksówkarz tak jedzie, mówi, wie pan co? Ja mówię, słucham pana, lubię tego Dąbrowskiego, mówi. Tak sobie pomyślałem, że to dobry omen na to moje śpiewanie, bo Andrzej świetnie śpiewa. Kochani, nagrałem tę piosenkę z zespołem Alibabki. Widzę na sali kilkaset Alibabek. Wspólnie refreny zaśpiewamy, dobra? Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy tończy się wreszcie, choć taka chwila nie zdarza się co dzień. Więc weź te muszle i niech ją osuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Wspomnieniem lata ze snu obudzona, wraz z tobą nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa. Że znajdziesz na mnie znowu zatrzymasz kład, pa, przy sobie na, że niebo na, błękitne na, zakopa się w tobie na. I uśmiech w cieniu poszukuj chwilenek, szarzeje w kurzu na starej komodzie. Więc weź swe muszle i niech ją osuszy wiatr, który dziewcząt głosy rozpiewa. Wspomnieniem lata, że znów obudzona, wraz z tobą nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa. Jak w oporu! Lepiej! Bo nie leje! I tak, kochani, zaczęło się to moje śpiewanie. Aż doszło do takiego momentu, w którym powinienem wszystkich Państwa teraz bardzo serdecznie przeprosić za to, że Telewizja Polska katuje Państwa moją skromną osobą od kilkudziesięciu lat. Bez mojej wiedzy, a co ważniejsze, winy. A ja chciałem wszystkim Paniom złożyć życzenia zdrowia, wszystko, co się szczęściem dzieje w domu, w pracy i w szkole. A piosenkę Oczarowanie śpiewa Zbigniew Wodecki. Proszę bardzo. Jonasz Kopta napisał piękny polski tekst. Standard amerykański, fascination. Czy to tylko chwila? Znają Państwo ten kawałek, prawda? Dziś wiem, że to miłość, na pewno to wiem. Rozświetliło nas światło wszystkich gwiazd. I już żyć bez siebie przestaliśmy umieć. Czy to tylko moment, o nie, było nam sądzone, by znów spotkać się w takiej chwili serca.
kiedy mówi kocham cię. I lalamy wszystkie, la 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 la. Mazowsze przyjechało, la 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 la. Tam też mi. I serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię. Lubię tę piosenkę, bo jest starsza ode mnie. Ona pochodzi z czasów, kiedyś były takie czasy, kochani, że żeby śpiewać, to trzeba było umieć śpiewać.
Jeszcze wczoraj piłeś w parku tanie wino. Z 1 maja się kojarzył każdy maj. Jak coś grało, to adapter grał Bambino. To był twój kraj. Przeszły lata przez nad Odrze i nad Wiśle. Wieś gruchnęła na koruszki i na kłaj. Że już teraz będzie wolno. Nie wiem, ale zaproszę teraz na scenę dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wójta gminy Nowa Karczma, pana Andrzeja Polaka, księdza Zbyszka Wysieckiego, proboszcza parafii Rekownica i komisarza targów pana Andrzeja Okroja. A co się będzie działo, może zdradzi dyrektor. Panie Zbyszku, pozwoli pan, że jako przedstawiciele rolników, mieszkańców diecezji belplińskiej, województwa pomorskiego i gminy Nowa Karczma. Przekażemy panu to, co tutaj z naszej ziemi mamy najcenniejszego. Otwieraliśmy dzisiaj tutaj Pomorskie Centrum Pszczelarskie i chcemy podzielić się tym największym darem, jaki mamy, a więc miodem naszej kaszubskiej pszczoły. Pozwólcie państwo, że przekażę w ręce pana Zbyszka tą kuszkę z naszym lubańskim miodem. Dziękuję, to fantastycznie. Sporo miodu spożywam. Dzięki temu jeszcze śmiałem w taką pogodę. Jak dojadę do Krakowa, to już nie będzie. Dziękuję, kochani. Ja chcę tylko powiedzieć, że z prośbą o bis przygotowaliśmy też troszkę miodu dla muzyków. Mam nadzieję, że będziecie na tyle łaskawi. Basista dostaje miód. Proszę, klawiszowiec, perkusista, Zbyszek Stelmasiak. Drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się w nas goi, niech się zabliźni. Wszystko jest jeden raz. Więc pozwól Boże, wśród zwykłych spraw, wśród ziemskich męk, rozgryźć ten orzech bez narażania szczęk. Lecz zanim ducha oczyścisz wraz, nim siądzie dym, rozlicz komucha, styropianusza z nim. Dokoła wina, jeden jak pies, inny ma fest, że pytać Żyda, jak to z tą winą jest. Drodzy rodacy, szanowni bliźni,
Ja lubię wracać tam, gdzie było przyjemnie, gdzie mi się podobało, gdzie było fajnie, gdzie można powiedzieć, kraina ciekła mlekiem i miodem. Dziękuję, kochani, trzymajcie się. Zdrowia, szczęścia. Się spotkamy w Krakowie, to zapraszam na kawę na rynku. Zbyszek Sternaszek zaprasza do domu w Warszawie. Rozdaję numer komórki po koncercie. Do widzenia. Kochani, zapraszam jeszcze komisarza targów, pan Andrzeja Okroja, wójta gminy Nowa Karczma. Serdecznie dziękuję państwu za wytrwałość, za obecność i wypada zaprosić na edycję targów, które będą w przyszłym roku, czyli ogrodnicze w kwietniu, targi rolno-przemysłowe z wystawą zwierząt pierwsza sobota, niedziela czerwca, trzecia niedziela września. Dożynki diecezjalnej. Dziękujemy państwu serdecznie i do zobaczenia następnym razem w Lubaniu tutaj, bo tu zawsze bywa miło, zawsze bywa radośnie. Tu jest zawsze dobry klimat, nie tylko dla pszczół, ale też dla ludzi. Do usłyszenia, do widzenia państwu.